Cześć, z tej strony Anton, witam na kanale Anton Light. Jak dobrze wiecie, w tym tygodniu Giant Software poinformował o swoich planach dotyczących Premium Expansion do Farming Simulator 22, którego planowana premiera to 14 listopada tego roku. Giant Software poinformował również, że z nowym dodatkiem Premium otrzymamy 3 nowe uprawy. Jest to marchew, pasternak i burak ćwikłowy. Oczywiście wraz z nowymi uprawami wchodzą nowe maszyny i nowe sposoby uprawy warzyw. Dodatkowo wprowadzenie warzyw do Farming Simulator 22 powoduje, że mamy nowe fabryki i nowe łańcuchy produkcyjne. Po ogłoszeniu tych informacji gracze zaczęli zastanawiać się, czy owe nowe uprawy będą również dostępne na innych mapach niż mapa zielonka. Takie pytanie na farmingowym Facebooku zadał Sean Murphy i jego pytanie brzmi: czy nowe uprawy pojawią się również na innych mapach, takich jak Elm Creek, i czy nadal będę musiał posiadać przepustkę sezonową, aby je otrzymać? W tym sensie przepustkę sezonową albo po prostu kupić ten dodatek. Tak to rozumiem. Odpowiedź ze strony Giants: będziesz mógł sadzić rośliny na innych mapach, ale będziesz potrzebował Premium Expansion na maszyny wymagane do sadzenia względnie zbiorów tych nowych roślin okopowych. Czyli jest taka sytuacja, jaką tutaj przedstawił przedstawiciel Giants. Co myślicie o tym? Pozdrawiam, Anton.